Tak, no my umieramy, pozostawiamy zwłoki, no i właśnie, właśnie powstaje pytanie, co z tą energią, prawda? Gdzieś ta energia odchodzi z tego świata. Odchodzi, ale gdzie, prawda? Czy w ogóle odchodzi w nicość, czy się kompletnie znika, nie ma tego. Tak jak na przykład chciał Arystoteles właśnie, który mówił, że dusza, która tu jak gdyby utożsamia się z energią, jest dla ciała tym, czym bieg dla biegacza, prawda? Nie ma życia, dusza znika, prawda? Biegacz pada, biegu nie ma, prawda? Ale być może wchodzimy w jakiś świat upiorów, jakiś dziwny ten. Sądzę, że pierwsze groby na przykład, czy jeszcze nawet formy przedludzkie, jak Neandertalczyków, to może oni się bali upiorów, bo ludzie się zwykle boją takich. A może odchodzimy gdzieś na jakiś sąd, prawda? Większość takich bardziej zaawansowanych religii, między innymi wynika z tego, że mamy poczucie sprawiedliwości, wobec tego wierzymy w życie pozagrobowe, żeby ci, którzy dawali strasznie w kość na tym świecie i umarli bogaci, syci i szczęśliwi, żeby jednak po tym coś tam dopuckała jakaś uniwersalna sprawiedliwość. A może w ogóle odchodzimy w kraj wielkiego szczęścia, niezależnie od tego, w jaki sposób odchodzimy, prawda? I to jest ciekawe, bo osoby umierające, ale odlatowane, one często opisują te swoje doznania w tym okresie, którym nazywamy okresem śmierci klinicznej. Oni oczywiście, te osoby nie umierają, bo śmierć jest nieodwracalna, ale były bardzo blisko. My bardzo często mówimy o tym, że to jest właśnie takie doświadczenie bliskie śmierci, czyli ja mówię zjawiska okołośmiertne, Near Death Experience, NDE. No i one dla wielu ludzi mają dość duże znaczenie, bo one próbują w jakiś sposób, uważają ci ludzie, że to jakoś dowodzi tego, że jest jakaś świadomość niezależna od ciała, prawda? Tak, bo tak na przykład, tak samo jak ludzie mają zjawiska déjà vu, że coś mi się wydaje, że gdzieś jak byłem, że to miałoby dowodzić tego, że była metampsychoza, że ja tam kiedyś gdzieś byłem. Oczywiście neurobiolog, on będzie pytać, czy zmiany materialne zachodzące w umierającym mózgu mogą wyjaśnić te fenomeny tych właśnie zjawisk okołośmiertnych. Co się w tym mózgu dzieje? No i teraz bo te zjawiska są dość stałe i prawie wszędzie one opisuje się, że jest zjawisko tunelu, na końcu którego jest światło. W kulturach zachodnich jeszcze bardzo często na końcu tego tunelu pojawiają się jakieś osoby, zmarłe osoby z rodziny i witają. Także takie przesłanie, że umieramy, ale wchodzimy do szczęśliwej krainy, w której właśnie jest pięknie. Co ciekawe, że te osoby, które jak gdyby zawróciły z tunelu, czy z końca tunelu, to one potem mówią, że wracały z wielką niechęcią do ciała, że tam było miło. Większość tych osób, które przeżyły zjawiska okołośmiertne, one mówią sympatycznie o tych sprawach. No i teraz na przykład właśnie okazuje się, że w umierającym mózgu wzrasta poziom serotoniny. A my wiemy, że serotonina będzie działała na receptory różne rodzaje serotoninowe, między innymi 5-HT2. Otóż te klasyczne halucynogeny, one właśnie powodują halucynacje dlatego, że działają na receptory 5-HT2. Czyli być może ten tunel i te osoby są po prostu halucynacje, które są umożliwione dzięki temu, że mamy wysoki poziom serotoniny. I to można zbadać, że ten poziom wzrasta. Występuje kwasica mózgu. To znaczy po prostu spada pH. Otóż znowu, taka obniżenie pH mózgu, ono dość często jest związane też z halucynacjami, prawda? Zwłaszcza i wzrokowymi, i słuchowymi. Więc znowu jest taka możliwość. To ona występuje dość szybko, to obniżenie pH, u osób, które zmarły śmiercią nagłą, natomiast nie, jeżeli to jest śmierć powolna. Wzrasta w umierającym mózgu poziom opioidów. My większość tych rzeczy wiemy oczywiście z doświadczeń na psach, nie na ludziach, gdzie tam często to jest jeszcze robione w warunkach kontrolowanych, prawda? I okazuje się, że tam właśnie te opioidy wzrastają. Ale na przykład u psów tak samo i u osób umierających świadomie, prawda? Ale przede wszystkim u psów, to
to tam były badania, jak pies umiera świadomie, to wzrasta poziom endorfin. Jak pies umiera w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie, to tego nie ma, prawda? Ale teraz ten wzrost poziomu endorfin, on się bardzo często raz obserwujemy go w schizofrenii, prawda? Wiemy, że na przykład i wtedy naloxon, który działa jak gdyby, blokuje receptory, na które będą działały endorfiny, on znosi halucynacje. My wiemy, że takie halucynacje mogą na przykład powstawać halucynacje, objawienia. Objawienia się pojawiają na wysokich górach, tam gdzie też właśnie poziom endorfin wtedy się zwiększa, prawda? Że wielkie objawienia religijne mają miejsce właśnie, a to będzie góra Synaj, a to będzie gdzieś tam ta góra przy Mekce, prawda? A to góra Athos, a to Mont Hermon, prawda? Transfiguracja Chrystusa. Tam dość często dochodzi tak samo do epilepsji w tych wysokich miejscach. Więc mamy ten tunel, prawda? I to jest ciekawe, że ludzie, którzy przeżyli takie doświadczenia około śmierci, one stają się fizjologicznie innymi ludźmi. One się różnią od populacji ogólnej. I robiono takie badania, to było badanie już dość stare, jakieś 12 lat temu, prawda? Okazało się, że u osób, które to przeżyły, to tam występują pewne zmiany w EEG i występuje takiej więcej aktywności epileptogennej, padaczko-podobnej, takiej jak gdyby, zwłaszcza w płatach skroniowych, prawda? Więcej objawów tej padaczki skroniowej. Natomiast zwykle, wbrew oczekiwaniom, to te zmiany dotyczyły bardziej prawa płata lewego, prawda? Natomiast, ale teraz tak samo okazało się, że osoby, które przeżyły takie zjawiska okołośmiertne, to one miały lepszy styl stawiania czoła niemiłym rzeczom w bieżącym życiu. Aktywność płatów skroniowych była trwale zmieniona. Także to wywiera pewien wpływ. Co w tych zjawiskach okołośmiertnych jest jeszcze ciekawego? Co ludzie reportują? Przede wszystkim mówią o zjawiskach autoskopii, czyli że widzą siebie z zewnątrz. To jest bardzo częste. Umarłem, czy w tej operacji, szybowałem nad swoim ciałem i oglądałem swoje ciało. Więc zjawisko autoskopii jest bardzo częste i to zjawisko autoskopii, prawda, no wydaje się, że jest takie, ma się jeszcze wtedy poczucie depersonalizacji, że jestem odcięty, jak gdyby odcięty od siebie, prawda, jak gdyby, no jestem kimś innym. Widzę siebie z innej perspektywy. Ale trzeba sobie powiedzieć, że takie właśnie tego rodzaju zjawiska, to się nazywa out of body experience, czyli przeżycie wyjścia poza ciało. To out of body experience, ono nie jest równoznaczne z tymi rzeczami okołośmiertnymi, bo się może zdarzyć osobom zupełnie normalnym. Ono może na przykład przy pewnych typach padaczki, tak samo to występuje, nie tylko w stanie agonalnym. Także przy niektórych uszkodzeniach mózgu my widzimy i my teraz widzimy to ważniejsze, że jeżeli takie osoby, które nam donoszą o tym, że mają te out of body experience, że widzą swoją poza ciałem, to u nich jest aktywność epileptogenna i ona właśnie tam będzie w płatach skroniowych. To bardzo ciekawie wygląda, bo osoba właśnie często unosi się na przykład z nas fotela, ogląda potem wszystko z góry i tak dalej. Jest też dość ciekawe, że osoby często mówią, że nie tylko widziały siebie z góry, ale jeszcze słyszały, o czym chirurdzy mówią w czasie operacji. To jest dość interesujące, ale być może wiąże się z tym, że zmysł, który nam bardzo długo pozostaje, ostatni, który zanika, to jest jednak zmysł słuchu,
A teraz, jeżeli mamy jakieś takie fragmenty, czegoś, że coś widzimy, fragmenty, które słyszymy, to nasz mózg już bardzo ładnie robi z tego story i nagle, ale ta story jest bardzo często dość prawdziwa, prawda? Także w każdym razie takie uczucia wyjścia z ciała, prawda, rzeczywiście występują nie tak rzadko, ale nie muszą być związane z śmiercią, prawda? I w kilku takich różnych miejscach mózgu, przede wszystkim w złączu ciemieniowo, skroniowo-ciemieniowym, ale także w innych częściach mózgu, tam występuje taka aktywacja. No i teraz, co jest jeszcze ciekawe, że my możemy spowodować takie zjawiska, stymulując mózg elektrycznie. Bo to się na przykład robiło u osób, które cierpiały na szum albo dzwonienie w uszach. Uporczywe dzwonienie w uszach próbowano właśnie leczyć przez drażnienie elektrodami części mózgu i okazuje się, że czasami właśnie drażnienie elektrodami może powodować w niektórych częściach mózgu właśnie zjawiska wyjścia poza ciało. Także wygląda na to, że tak możemy jakoś wychodzić poza ciało. I wreszcie bardzo ciekawe badania zrobiono właśnie z badaniem tego elektroencefalogramu u osób, które umierały i umarły. I to było dlatego, że to robiono takie badania właśnie przy użyciu tego aparatu, który bada tą aktywność mózgową, tak monitoruje. To się nazywa badanie indeksu bispektralnego. Nikt nie bardzo wie, co to jest indeks bispektralny, bo to jest rzecz, którą pokazuje aparacik, który aparat jest opatentowany i ludzie nie wiedzą, jak to działa, ale to jest właśnie aparat, który pokazuje, jak głęboko nieświadomy jest pacjent w czasie operacji. No i teraz okazało się, badania, które tam robiono badania na grupie pacjentów, u których zdecydowano się, że się nie będzie kontynuowało przedłużania życia. Amerykańskie zwyczaje między innymi są takie, że jak umiera jakaś osoba, to zaprasza się jej bliskich, żeby towarzyszyły tej osobie w chwili umierania. Oni uważają, że to jest bardzo ważne przeżycie i dla umierającego, i dla reszty rodziny. I w Ameryce to jest dość popularne, że osoby przychodzą do szpitala właśnie na pożegnanie się z osobą. Tam oczywiście wszystkie rodziny wyraziły zgodę. I teraz rodziny obserwowały na monitorze, jak wygląda aktywność mózgu. I okazało się, że jak wyłączono ten cały life support system, no to wtedy przez pewien czas jeszcze była normalna aktywność. Potem ta aktywność mózgu zaczynała spadać, albo spadała szybko, albo powoli, ale zawsze na kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, czasami tylko na kilka sekund przed śmiercią nastąpił bardzo silny wzrost aktywności mózgu. Także mózg, który już prawie nie działał, nagle aktywność wzrastała do aktywności co najmniej normalnego mózgu. I to, że tam jak robiono badania na kilku pacjentach, u wszystkich pacjentów to zauważono. Niektóre wzrosty były silniejsze, inne były słabsze, ale dość regularnie właśnie to występowało. To oczywiście rodziny to lubiały, bo rodziny w ogóle uważały, że to jest dowód na to, że dusza wychodzi z ciała. Także to jakby podbudowywało ich ego. Ale widzimy, że coś takiego jest i teraz najciekawszą rzeczą jest, że jak to potem próbowano robić na zwierzętach, to okazało się, że tak samo u zwierząt też nagle ta dusza jakaś się gdzieś tam mobilizuje i to zaobserwowała się na umierających psach, prawda, gdzie oczywiście znacznie łatwiej zrobić kontrolowane doświadczenie na psie i też okazało się, że są te wzrosty częstotliwości przede wszystkim pewnych fal mózgowych. A więc niewątpliwie śmierć jest związana z jakimiś takimi zaburzeniami mózgu, które mogą powodować tak samo zjawiska halucynacji, zjawiska autoskopii i tak dalej. A więc oczywiście ta cała dyskusja o znaczeniu tych zjawisk okołośmiertnych dla hipotezy życia po życiu, prawda, no czy to jest tylko taki zupełnie czysty czas pracy mózgu, to jest dyskusja taka trochę, ona jest bardzo żywa, ale wydaje się, że nie bardzo łatwa
do rozwiązania. Nie wiadomo, co z tym zrobić. No, ale w każdym razie mamy wiele takich doniesień właśnie od pacjentów, prawda, który właśnie zwykle to się jest przy nagłej śmierci sercowej. Osoby, które mają nagłą śmierć sercową, ale wyżyją, to one właśnie opowiadają o takich cechach. I zwykle, przynajmniej w naszej kulturze, należy to do przeżyć przyjemnych, prawda? No i oczywiście trudne są takie kontrolne badania, ale mogą być możliwe, z tym, że teraz mogą być różne uwarunkowania kulturowe. Na przykład, jak ja się tym zacząłem interesować, to pierwsze co robiłem, takie zjawisko tunela i witających osób w tunelu. Ja zadzwoniłem do moich znajomych Hindusów, głównie do profesora Pola Davana, który to profesor bardzo sympatyczny, wybitny farmakolog hinduski. No, on powiedział, że u Hindusów, u których nie ma duszy jako takiej, bo osoba jak umrze, to jej dusza zaraz przechodzi w jakieś inne ciało, to może być zwierzę, to może być coś tam, prawda? Tam jest ta szybka wędrówka dusz, prawda? To oni tam nie ma raportów, że ktokolwiek ich wita, bo nikt ich nie ma witać. Więc oni mają zwykle uczucie bardzo głębokiej, silnej medytacji, bo są do tego przyzwyczajeni. A więc widać ewidentnie, że to jest element kulturowy, a nie element biologiczny. No i nasze halucynacje w ogóle zwykle zależą od tej naszej kultury. Teraz robiono bardzo ciekawie zbadane u takich Chińczyków, umierających trzech Chińczyków, pytano o to, jakie mają wizje przedśmiertne. Otóż mieli wizję i tam pojawiało się światło, oczywiście zawsze, i pojawiały się dziwne twory, ale teraz były to twory bardzo różne. Albo były to twory zwierzęce, albo był to twór ludzki, albo zmieniały swoje kształty między figurą geometryczną, a człowiekiem, a prostokątem. Także coś tam się działo. No i w każdym, ale właśnie u jednego z tych Chińczyków pojawiały się nagle jakieś takie dziwne postacie zwierzęce, które mu wypominały wszystkie złe uczynki. I ten człowiek był przerażony i tak dalej. Natomiast dwie inne mówiły, że było bardzo miło, prawda, że było sympatycznie. Czyli że znowu ewidentnie to jest jak gdyby tak od kultury to będzie zależne, prawda? Ta jedna z taką postacią ludzką, życzliwą i tak dalej, było ok, prawda? Teraz wiele tych groźnych zwierząt to było takie kłopotliwe, prawda? No, a jedna w ogóle to miała taki przedmiot, który się zmienia, raz w taki przedmiot geometryczny, raz w inny i tak dalej, a w końcu ten przedmiot wziął i wchłonął tego pacjenta, prawda? A więc w każdym razie badania nad tymi zjawiskami okołośmiertnymi, prawda? One są fascynujące, dlatego, bo one pokazują, że istnieją pewne biologiczne podłoże przeżyć właśnie w tym stanie, w stanie śmierci klinicznej, prawda? Oczywiście trudno jeszcze cośkolwiek powiedzieć, bo my nigdy nie wiemy, czy z tego wszystkiego coś takiego wyjdzie, czy będzie jakieś potem, prawda? Dlatego, bo te wszystkie osoby w końcu wróciły i przeżyły. My nie mamy żadnego raportu autentycznie pośmiertnego. No, także to już zostawiamy do naszej wierze, czy naszemu wyczuciu. Na wszelki wypadek ja zawsze po takim wykładzie namawiam, ażebyśmy wypili kieliszek wina za tego, który pierwszy sprawdzi, jak to tam jest naprawdę. Dziękuję Państwu.